I'm spending all of my dough. I'm spending all of my cash. Witam was serdecznie, ja jestem Kamikaze Grancie, moi drodzy, gramy w Bugatti. Tak, więc witam was w kolejnym odcinku ze Szkoły Driftu. Dzisiejszy odcinek będzie ciupękę, nietypowy, będzie ciupękę inny. Krótko mówiąc, moi drodzy, dzisiaj wracamy do Szkoły Driftu. Do... I kupujemy auto pierw, jak na każdym odcinku kupujemy pierw auto, wybieramy auto. I będzie to Mercedes. Będzie to Mercedes, wielu was prosiło Mercedesa. Powiedziałem, że tak, zobaczymy. Wielu was prosiło, ja widzę wasze komentarze, ja staram się na nie odpowiadać. Niestety, ja jestem człowiekiem, wszyscy mamy 24 godziny. Nie spotkałem jeszcze ani jednego youtubera, który o 24 godziny by nagrał odcinek 20-minutowy o każdym aucie, którego proszą go widzę, aby zbudował na YouTube. Więc uwierzcie, potrzebuję trochę czasu, nie mogę tak z dnia na dzień. Niektórym się uda, niektórzy może trafią, bardziej spodoba mi się auto i wybiorę powiedzmy jego auto zamiast inne auta. Aczkolwiek mogę zrobić tylko jedno auto dziennie, mniej więcej robię, nie robię więcej odcinków dziennie. Aczkolwiek w dzisiejszym odcinku będzie to Mercedes. Jaki Mercedes, moi drodzy? Nie, to nie będzie 190E, będzie to Unimog. Hej! Kupujemy Unimoga, mamy super właśnie fajny paint job, co tu pisze u góry? Zuport Deliveries. Okej. Okay. W ogóle nie mieszczę się w kadrze. Zuport Deliveries, mamy jakieś świnki fajne. Na czerwonówce spoko, bierzemy, kupujemy. Jestem ciekawy w ogóle, co można w nim zrobić. Naprawdę, jestem ciekawy. Aczkolwiek znając nas, no zrobimy go pod drift. No, jak żeby inaczej, moi drodzy. Pierw napęd na 4, napęd na tył. Yes! Udało się. Następnie silnik. Jaki mamy? O, mamy dwa silnika. Mamy jeden na 250 tysięcy! Stop, stop, stop! Odsunę kamerkę, bang! Więc za 250 tysięcy możemy zmienić ze standardowego silnika 222 konie na 12, praktycznie 13-litrowy inline 6 diesel, który generuje 1080 koni i 5000 Nm. What the hell? I krótko, i do tego jeszcze dodaję tonę wagi praktycznie. Boże! A drugi? What? A ja w ogóle wychodzę, halo, co to za auto jest w ogóle? Co? Więc chwila, zabieram znowu kamerkę. Teraz patrzcie na to, tak? Więc ten silnik jest to 2500-konny, 13-litrowy, inline 6, rzędowa szóstka, diesel. What the fuck just happened here? Serio? Oczywiście, że bierze... Wow, 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 stop, stop, stop! oczywiście, że bierzemy. Ale mnie boli, o, mnie boli już kieszeń, ja dopiero... Zrobiłem tylko słup silnika! A, nie będziemy mogli... Aha, nie możemy go ulepszyć, dobra, no... Nic... nie wiem, co powiedzieć. Po pierwsze, boli mnie strasznie kieszeń, ponieważ będzie mi to kosztowało już 410 tysięcy. Z autem będzie to 510 tysięcy mi już kosztuje. O, bo to... Tak, bierzemy to. Ile daje nam wagi? 100 kilo. Walisz to, bierzemy. Można zderzak? Wow. Weight reduction, do no. Więc zdejmujemy tak, pusta klapa. Spoko, nice. Opony? O kurde, ale będzie beka z tego. Ale patrzcie, tutaj właśnie widać, jak opony się rozszerzają. Whee! Dobra, przód szerokie, 415 na przodzie, więc to na tyle będzie. A, 425, no ale to wciąż... Panie... A weźmy... To nawet nie... O Boże... Dobra, bierzemy pierwsze. O wow. No to beka. W ogóle felgi mu robić, czy nie robić mu tych felg? Nie wiem, co mu dać. Takie mu damy. Nie wiem, co mu dać w ogóle. Czy tutaj nic nie będzie pasować? Nie wiem. Nie mam pojęcia w ogóle. O, bling blingi zróbmy mu. Bling bling. A, nie, ale nie są złote, bo są pomalowane. No tak. Masakra. Można je powiększyć? One mają już 20 inchów. 21, 22, 3, 4... What the fuck? Nie, weźmy. Szczerze mówiąc, zaoszczędzę sobie pieniążki na tym akurat. Akurat rozmiar nie jest ważny. Ważne jest, co możesz z nim zrobić. Teraz klatka. Jestem ciekawy, jak klatka będzie wyglądała.
Chcę zobaczyć, jak to klatka. A, po prostu jest klatka. Nie wiem, czemu głowę ruszam, bo przecież to jest to samo. Nie mogę do środka zajrzeć. No dobra, bierzemy klatkę. Nie bierzemy, odchodzimy go w sobie. To niepotrzebna mu klatka jest w ogóle. Ani w tywniejszy nie musi. Wow, o tonę 900. No jasne, że go odchudzamy. Install setup do śpieprzenia. Przejdźmy do jeżdżenia. Hej. Okej, okay, więc, moi drodzy, nie wiem, no możemy już wychodzić, tu nie ma chyba nic do zrobienia. Nawet nie mam pojęcia, jak to w ogóle auto ustawić w tunie. Więc... to jest takie... wow, ale to jest wielkie. That's what she said. Woohoo! Panie! Ja tu widzę potencjał, mój drogi, ja tu widzę potencjał. Chwila. To będzie moje nowe auto do driftów. Chwila, potencjał tu widzę. Gearing weźmy na acceleration. Na 4,5. To jest całkiem sporo, nie powiem, że nie. Zróbmy go tak. Zróbmy go w taki sposób. 1,20 na trójce. Albo 1,15. Dwójka jest nieważna, szczerze mówiąc. Dobra, tak, ale poczekajcie, jeszcze nie skończyłem. Halo. Teraz alignment. Camber na przodzie, weźmy na 5. Zawieszenie. Ja tutaj za chwilę zrobię zawieszenie. jak się zwie. Drifterskie. To niewafne zostawmy. Springs. Obniżmy go. Więc cyk. Jest strasznie soft. Może zostać soft, może zostać miękki. Miękkie zawieszenie. I następnie differential. Bang na maksa. I bang na maksa. Apply, yes! Teraz zobaczmy, jak to auto będzie się... O, ale siadł! O kurde. Kto powiedział, że się nie da? How? W ogóle... O, wodę... Ludzie powiedzmy, jak wjeżdżacie autem do wody, tak? I jest takie... zatrzymuje. Tutaj nie ma takiego czegoś. Po prostu leci przed siebie. Zwolnij, nie będę się śpieszyć. Na trójkę. Wow. Jedzie. Zatrzymaj go. I dawaj, do góry. Dobra, nieważne. Naprawdę nie powiem, że nie, do driftu nie jest jakiś nie wiadomo jaki, ale za 500 tysięcy tam podbiłem tutaj, kurde, świeci ci tańczysz te... ta ciężarówka, nie? Bo właśnie nie wiedziałem, jakie auto w ogóle zbudować na właśnie strefę driftu, taką właśnie powiedzmy jak tutaj. I zobaczymy, czy jednak zbudowałem jakieś ultimate auto, czy też nie. Bo jak na razie jest od dupy, ale bardzo chce mi się nim jeździć, kurde, nie powiem, że nie. Okej, do dupy. Ja zobaczę na niejednej sesji, jak będziecie driftować, a potem takiego właśnie Unimoga i was będę objeżdżał na każdym zakręcie. Bo tu nie maszyna, technika robi z ciebie zawodnika. No w tej chwili to ani technika, ani maszyna nie robi ze mnie zawodnika, ale jest okej. Okay. I dawaj. No jest, w ogóle skaczymy do skarpy. Woohoo! To nie to, moi drodzy, że mogę sobie spokojnie kupić dom. Że mogę kupić, powiedzmy, nie wiem, jakiegoś hypercara, powiedzmy coś typu Huracana, coś w tym stylu i po prostu sobie na Marsa odpicować, zrobić go ładnie pod drift. To jest dla buraków, to jest dla takiej typowej polskiej cebuli, panie! W dzisiejszych czasach kupuje się Unimoga i się ściga, panie, z Audi TT RS. I patrzcie, zastanawiam go w tyle. I jeszcze zadriftuję mu przed nosem. Chwila, dobra, mam... Czy zdążę przed pociągiem na górę wjechać? Nic nas nie zatrzyma. Unimog, wierzę w ciebie, stary. Dasz radę. Przed pociągiem musimy dojechać. Przed pociągiem? Damy radę? Powiedzmy, że to jest wyścig o 200 milionów. A, no, dałbym... O, tam jest! Tam jest gwiazd! Chciałem powiedzieć, że dałbym radę? Dałbym radę, gdybym wiedział, że tam jest gwiazd, no. Wow, te zakręty...
To jest chyba nowe ulubione auto pod drift. O, myślicie, że ja wartuję, ale nie wartuję. Jest rondo, proszę państwa, jest ultimate test w tej chwili dla Unimoga. Jeżeli zrobimy rondo, jest to ultimate auto do driftu, jeżeli nie zrobimy ronda, w takim razie nie kupujcie, nie marnujcie pieniędzy. Moi drodzy, jednak przygotujcie 500 tysięcy, bo za chwilę zrobimy pięknie to rondo. Nice. Czupionki szerzej. Nice. Proszę państwa, co się dzieje? Halo? Czyżbym właśnie zrobił perfekcyjnie całe rondo? Ja wam mówię, to jest coś. O! Strefa driftu, halo! Ja chcę! I... może piątki... szóstki... Uwielbiam to auto! Strefa driftu jest niczym! O Boże! O wow! O wow! Jedna rzecz, która właśnie jest Unimoga, to jest to, że nie mogę zbyt dużych kątów, ponieważ nie mam tylu kątów skrętu. Wow, 110. Ten rekord jest mój 167. Wolpi! Przebiłeś mnie? Spoko. Później się tym zajmę, aczkolwiek teraz... O Boże, to jest ultimate drift car w tej chwili, nie? Dawaj, lecimy Unimog, lecimy. Nice. A wy prosicie o jakieś kurcze AMG, jakieś BMW M5. Unimogiem teraz się driftuje, moi drodzy. Unimogiem. Pokażcie mi youtubera, który driftował Unimogiem. Pokażcie mi to. To zdonatuje 10 dolarów do kogokolwiek będziecie mi kazali. Wow. To jest dobra facet. Ja driftuję, rozwalam auta i nic się nie dzieje w ogóle. O Boziu. I'm spending all of my dough, I'm spending all of my cash. All this money that I ever had, I put that shit on my tab. 12 o'clock and I'm fucked up. Oh damn, I'm smashed. I got fine woman and fine drinks, and I'm trying to make the shit last. It's Friday. Thank God, little homie, it's Friday. Dalej driftuję, jak moi drodzy. A więc moi drodzy, to by było chyba tyle w dzisiejszym odcinku. Moim zdaniem wydałem ponad 500 tysięcy na to auto. Niestety muszę powiedzieć, że to auto jest no niestety warte swojej ceny i tego, co sobą prezentuje. Jest to po prostu mega auto, które jestem bardzo zadowolony, że kupiłem. Z początku nie mogłem wyczuć tego auta, aczkolwiek teraz, jak już ładnie sobie driftuję, fajnie, jest to auto mega, naprawdę. Mówię wam, że jest to warte swojej ceny pod każdym względem. Nałóż napęd na 4 i masz ultimate auto na offroad. Załóż sobie napęd na tył i masz ultimate auto, nietypowe, zajebiste auto do driftu. Wszystko, co potrzebujesz w tym aucie jest. Potrzebujesz kogoś sterenować, ktoś cię wkurwia w sesji, bierz to auto, przywal mu, ty nie odczujesz, a gościu wleci na koniec mapy. Chcesz się pokazać coś oryginalnego, coś wspaniałego, chcesz sobie wziąć na sesję online, bierz Unimoga. Uwierz mi, założę się, że nikt tego nie ma. Jak mówiłem, udowodnijcie mi, że ktoś driftował tym autem, to na dowolnym streamie, kogokolwiek streamie, donatuje 10 dolarów, tak? Taki jest deal, moi drodzy, więc wow. Jest to coś nietypowego, jest to coś zajezackiego. Więc, jak mówiłem, jest to szkoła driftu, oczekujcie wszystkiego i niczego. Także tego ziomki, lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie, czegoś nie robicie. Smash that fucking like button, bro! Przybij piąteczkę poniżej, stary, jeżeli się spodobało i chcesz więcej zajebistych odcinków jak ten. I co? Żółwiczek, panowie, i do następnego, hehe!